Wiecie co? Mogłem zdobyć tylko jedną umiejętność, bo nie mam już pieniędzy, a nie mam czego sprzedawać. Tak jak ja pamiętam, za 2000 chyba kupiłem ostatnio jakiś tam przedmiot, artefakt, który nie był w ogóle potrzebny. To tak teraz na umiejętności nawet nie mam. Ale to będę teraz wytrzymał, się pistolet rozbiją. Może ewentualnie cwaniactwo, chociaż tak średnio bym chciał, bo dużo kosztuje strasznie. Chciałbym udać się na tą plażę. I naprawdę pieniędzy? Mam 500. Kupiłem, wziąłem sobie tą umiejętność fechmistrza za 2000. Wiecie, wiele lekkomyślnych decyzji podejmowałem w tej grze, nie powiem. Rozszastając pieniędzmi. Tędy muszę iść. Teraz będę ponoć znacznie większe obrażenia zadawał z broń białej. Nie pytajcie. Nie pytajcie. Co to? A, to należał już zabite. I tak się robi zapasy żywności. Naprawdę, teraz fajnie jest to, że ja poczułem się już taki bogaty, że nic nie potrzebuję w tej grze. Ale jednak tak nie jest. Naprawdę nawet teraz mógłbym skarbów pójść szukać, bo nie mam nawet czego sprzedawać. To właśnie mi się podoba w tej grze teraz. Bardzo mi się to spodobało. Że nie jestem już taki rozpieszczony, że mogę wszystko robić. Że mogę, kurwa, kupić milion grogu. No może nie milion, ale tam 20 załóżmy, nie? No nie mogę, bo to jednak kosztuje. I cały czas muszę się z pieniędzmi liczyć. Trochę dodałem sobie umiejętności, ale i tak warto jest mi otwierać jakieś tam kufry cały czas. Czy właśnie zbierać nawet jakieś owoce maki, kurwa. Moja droga się jeszcze nie skończyła. I cały czas moją postać mogę rozbijać. To też mi się podoba. Kapitan. Tutaj jest jakiś człowieczek. To nie jest ten zbiegły przypadkiem. Co ty tu robisz? Zaatakowali na... Jeden z tych łajdaków postrzelił, więc ukryłem się. Nie... Nie miałem. Gdybym się tu nie schował... Przez... On... Że... To świetnie. Na twoim miejscu. Co chcesz przez to? On kazał mi... To kara za ukrycie. Przykro. Tak, prosił. Fajnie, że mogłem go zabić. Tak on. Daleko, ogólnie odszedł. Tutaj powinien być statek wrony ogólnie. Tu gdzieś powinien być. Tak mi, że się wydaje, nie? To jest ognisty ptaki tam też? One są takie same? To jest czarne, tam są białe. A nie, jak bliżej podejdą, to są takie szarawe.
No i teraz na przykład ile potrzebujemy chwały do broni palnej? 2. Tutaj potrzebujemy 4, tu 10. Tutaj 1. Oczywiście w tysiącach mówię. Tak wydawało mi się to na pułap. Okej. Myślałem, że tylko, że chodka tamta połamana. Tutaj coś jest może? Jakbym szybko podróż odblokował, bo było fajnie. O, myślałem, że to artefakt z początku. Tam jeszcze przejdę się, bo ja nie byłem. Zapiszę najpierw na jednak. Zimny nawet był. Czułem już z gorylami. Nawet z trzema na raz. Dobra, już tędy nie muszę iść chyba. Chociaż? Może tam właśnie jest miejsce na ukrycie jakiegoś skarbu, artefaktu. Mnie takie właśnie miejsca nurtują. One nie mogą być normalne. Za gorylem? No skrzynia jest. Sami widzicie zresztą. Zapiszę grę, bo mnie, powiem wam, że ta czaszka troszeczkę intryguje. Nie powiem. No nie. To nie tak miało być. I tak to wyglądało w mojej głowie. Tutaj coś? Po co są takie miejsca, kurwa, ja się pytam. Bo nie wiem. Bo nie wiem zupełnie. Bo jakiś, kurwa, teleport był, cokolwiek, something. Czemu w tej jebanej Zatoce Marakajów tak mało jest ich?
Nie wiem, nie mogli dać tu jeszcze, kurwa, w środku. Dlatego nie lubię właśnie tego miejsca. To i wyspy nie lubię. O, tam jest statek Gersi. My z tego co wiem, chyba możemy nawet się tam dostać i walczyć chyba z piracikami, tak? Chyba mi się wydaje. Więc zapiszmy go. I tu łódką możemy. Tu łódeczko, wow. Dobra, niepotrzebnie zapisywałem grę, bo jeszcze tutaj muszę parę rzeczy zrobić, a mianowicie otworzyć tu skrzynkę i dopiero zapisać grę. Jest w butelce? Tak. Tymi skarbami się chyba niedługo zajmę, szczerze. Grabisz sobie, stary! Grabisz sobie, stary! Na gówniarze! Uciekasz lepiej niż walczysz! On ma tutaj, o, 10 naboi na pół bogactwa. Szczura ma. Kolejnego. Lampę ma. Skiewkę z 50 pieniędzmi. Tutaj beczkę ma jakby zajebaną. Biedny ten statek. Poprzednim razem, gdy przybyliśmy do brzegu, swój ska... wej... ra... przyna... zaraz... czarny... mimo... ale... Aha, pistolet piracki, grog... Może serio trochę skarbów jeszcze pokopię sobie. Ile mam pieniędzy? Mało. Właśnie dlatego może zajmę się skarbami, to mówię naprawdę. Nie wiem, tutaj mam jakieś mapy skarbów, tak? Nie, wiem. Niczego nie ma tu dla mnie. Nic. Tak. Thank you.
Wiem, gdzie jeden może być skarb. Dlatego sobie popłynę tam teraz. I wiem, jak się można dowiedzieć. Powiedz, że jest... Owszem. Piszę. A hasło brzmi... Na... Nie... Co za... Nic dziwne? A, to na Antygui. Ale to najpierw jeszcze chcę popłynąć gdzie indziej. Na Takarigułę. I to serio. Na Takarigułę. No nie, znowu jest noc, kurwa. Nie chcę nocy. Uważaj, jak idziesz. Broń palna. Czego chcesz? Oczy. Nie. Wie? Rzuć kamieniem. A Pit, który został przy skrzyni ze skarbem. Kim jest? Piratem. A poza tym? Ale on twierdzi... Dopiero... Wie? Mówił coś o dolinie w dżungli i o kamiennym nagrobku. Właśnie. Takarigułę. Gdzie jest Takarigułę? Nie mam Takarigułę? Nie mam. A, mapa skarbów Pita. To wiedziałem, że to tu. Chciałem się przespać jednak. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Pędzę. Wiecie, co to jest za jaskinia? Ta Karigui, którą szliśmy i baliśmy się iść ogólnie dżunglą. Takie czasy kiedyś były. Duża jaskinia, nie ma co. Potrzebuję kilofa. Jesteśmy tak daleko, jeszcze nie potrafimy kilofa używać. Chyba tutaj bardziej na dole. Tak. Czy ja mam jakąś zdolność, że mogę zejść na dół? Jakąkolwiek. Wiem jak. Mogę iść dżunglą. Jestem głupi. I kiedyś chyba to robiłem ogólnie. Jak grałem za pierwszym razem, to potem wróciłem po bardzo długim okresie czasu i wróciłem tutaj. Żeby się tym zająć. I tam chyba było jakieś kamienne golemy, kurwa, nie wiem. Jakieś bogienne, chuj go wie. Wartownicy chyba byli. I pułapki. Tak się obróciłem, że jeszcze poszedłem. Dwa dziki. Lubię dziki. Szkoda, że są tylko na te Karigui. Tutaj mogą być pułapki, dlatego grę zapiszę. ...583 save'y, ale ostatnio bardzo mało robię save'ów, kiedyś robiłem bardzo dużo, czyli robię dużo więcej. 79 dzień już? Przecież miał był 66. I to naprawdę przed chwilą. Chyba, że te po czasach płynę. To jakiś jest. Tutaj gdzieś może być pułapka. Pamięć.
tej perspektywy inaczej zupełnie to wygląda jak z góry. Jeszcze chyba tam może być jedna, tak mi się wydaje. A wiecie, taka pułapka zbije nas na strzała. Plecy mnie bolą troszkę. A to tutaj? Ja do środka bym jeszcze wszedł. Co my tu mamy? A był tak blisko skarb. Broń palna jedna. Dobra, jebać to miejsce. No nie wiem, powiedzieć komuś tutaj, że Pit nie żyje. Uważaj, jak idziesz. No, czego? Może się nauczę czegoś z pistoletami. Mam trochę pieniędzy, bardzo mało, ale mam. Tutaj jest jakiś typek. Coś tam zajmuje. Jakiś tam słabiutki rusznikarz. Nie chcę. Ale wyjdź, serio. Dobrze, wyjdź.
Chciałem sobie sprawdzić jeszcze. Wybrzeże Ostrze, groźna bestia. Kilku zębów, kła, skóry jaguara i pióra ognistego ptaka. Chyba pióra nie mam. Chociaż... U dzikusów ponoć mogę kupić jakieś rzeczy, żeby je wydobywać. Zapiszemy sobie grę. Będziemy mieli chyba naszyjnik stalowo-brutego. Jeśli będzie jakiś dobry, to będziemy go nosić. A artefakt Garcia to nie wiem, co to będzie. Piercing, kurwa. Google. Do admirała, może pójdziemy potem. Fajnie wygląda broń, ale jest kurwa chujowa. Kraboziarka? To niezły kraboziarka. A tutaj skarb odkryliśmy kiedyś. A jak ja mam tu się dostać? Może tędy jakoś? Tak. Kiedyś chyba też miałem taki problem. I tak zakończę nagrywanie. O! Wreszcie spotkałem. Chwileczkę. Jestem tu od wielu dni. Spędziłeś kiedyś noc? Tu się dzieją jakieś. Zabierzecie. Co? Ale. No, jakbym mógł się teleportować, tam cię zabrał. Później cię zabiorę. Starek, jak mi pomożesz, potem cię zabiorę. Ja utrzymam fort. Wskaż drogę. Dobra, chuj odprowadzę cię od minu. Nie myślałem. Dzięki. Nie. Widać. Powtórz. Fajnie. Fajnie, fajnie. Kurde. Tutaj na Antigui też nie mam dużo tych checkpointów. To jakaś typiara się o niego pytała. Co masz? Ładna. Możesz ją sprzedać, jeśli chcesz. Dzięki. Ja nie wiem, jak ja tam wrócę. Znaczy, jak ja pójdę po ten skarb. Kurwa, nie wiem.
ponad celowobrody ukrył to w skarbie Garcia, czyli to jest skarb Garcia. Może tak mam tam iść? Sprawdzę. A tylko zapisuję tutaj grę. Mnie to tak chujowo pasuje. Ja pomyślałbym, że wodospady bardziej. Dobra, pójdę wodospady. Nie wątpię, żeby to było w tamtych trapach. Naprawdę, wątpię. Było za łatwo. Stało brody by tak nie ukrył tego. O, tutaj będę mógł sobie dodawać te punkciory. Teraz wytrzymałość chciałbym dodać, bo jest taka umiejętność wytrzymałości. To chciałbym mieć. Nie mogę tak tym wodospadem tu iść? Tak powinienem iść? To jak nie, to się kurwa chyba złamy. Chuję mi tutaj. Sprawdzę w necie, naprawdę chyba. Chociaż tutaj coś jeszcze jest. Gdzieś tutaj. Nie. Sprawdzę, naprawdę.